Czy na przykład ja, mieszkając w okolicach Warszawy, mogę stać się udziałowcem Państwa Banku Spółdzielczego? Oczywiście tak. Jeśli klient jest zainteresowany stać się właścicielem naszego banku, składa deklarację, że chciałby zostać udziałowcem i po akceptacji zarządu wpłaca udział, w zależności od tego oczywiście, jaki jest zainteresowany, udział bądź wielokrotność udziałów i staje się wówczas naszym udziałowcem. Dzięki temu staje się nie tylko współwłaścicielem banku, ale też beneficjentem tych działań, które na rzecz swoich członków realizujemy. Co istotne, będąc członkiem banku ma wpływ na jego rozwój, czyli może poprzez uczestnictwo w grupach członkowskich decydować o kierunkach rozwoju banku. No ale interesują mnie jakieś przychody. Oczywiście tak. Co jest istotne, wypłacamy dywidendę, naprawdę? Ponieważ spełniamy wymagania określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od wielu lat realizujemy wypłacanie, czyli w ramach podziękowania naszym udziałowcom, wypłacanie dywidendy. I to powoduje, to jest na poziomie zdecydowanie przewyższającym aktualne oprocentowanie depozytów na rynku dostępnym. A jaka była ta dywidenda ostatnio? To znaczy najłatwiej powiedzieć procentowo, bo wtedy będzie Pan miał właściwy odbiór. To jest na poziomie około 5%, czyli stopa zwrotu na dzień dzisiejszy przyzwoita. No ale to tak dużo banków spółdzielczych nie proponuje chyba tego, żeby okoliczni mieszkańcy, czy może nawet osoby, które mieszkają poza granicami działania Banku Spółdzielczego, stawały się udziałowcami, członkami Banku Spółdzielczego. Powiem tak, jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby współpracować z mieszkańcami naszych regionów i na nich jesteśmy skoncentrowani. Jeśli będzie ktoś zainteresowany spoza terenu działania banku, to oczywiście podejmiemy taką współpracę. No tak, ale miałem na myśli to, że inne banki spółdzielcze nie są tak chętne chyba do tego, żeby proponować bycie udziałowcem. Powiem w ten sposób. To się zmienia. Dlaczego się zmienia? Przez wiele lat była niesprzyjająca polityka, jeśli chodzi o politykę udziałową. Banki nie miały odpowiedniej korzyści, tarczy w postaci zaliczania funduszu udziałowego do funduszy własnych. To powodowało, musieliśmy między innymi amortyzować fundusz udziałowy. To powodowało, że udziały naszych członków w ich mniemaniu znaczyły coraz mniej albo nic nie znaczyły. To nie było mobilizujące. Na szczęście to się zmieniło i powoduje to, że w tej chwili nie tylko banki są zainteresowane rozwojem swojej bazy udziałowej, ale też klienci są chętni uczestniczyć w rozwoju banku, a tak naprawdę to w rozwoju regionu poprzez funkcjonowanie banku. Państwo prowadzą w tym momencie akcje wśród okolicznych mieszkańców, żeby stawali się udziałowcami Waszego Banku Spółdzielczego. No proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie? To znaczy, klienci są zainteresowani, ale my skoncentrowaliśmy się na określonych grupach wiekowych. Nam zależy na odmładzaniu bazy nie tylko klientów, ale również na odmładzaniu bazy udziałowców. Bo wiadomo, że fundusz udziałowy powstawał historycznie przez wiele lat. Nasi udziałowcy się starzeją. Nasi udziałowcy w ramach sukcesji przekazują swoje działalności gospodarcze, swoje działalności rolnicze następcom. I dbamy o to, żeby ci następcy byli również udziałowcami naszego banku. To jest nasza misja, to jest nasz kierunek na rozwoju naszej bazy udziałowców. A jakie jeszcze inne, dodatkowe korzyści można mieć z tego, że jest się członkiem Banku Spółdzielczego? Dbamy o rozwój naszych członków poprzez wprowadzany system edukacyjny. Cyklicznie organizujemy spotkania z różnych zakresów, które podnoszą poziom kompetencji członków naszego banku. Dla przykładu realizujemy od wielu lat program sukcesji, gdzie wspieramy naszych klientów i prowadzimy ich, w jaki sposób mogą przekształcić swoją firmę w momencie, gdy zdecydują się w ramach sukcesji przekazać swoim następcom. Klientów czy udziałowców? Jednych i drugich. Tyle, że członkowie banku z racji zwiększonej częstotliwości spotkań mają większe możliwości skorzystania z tej edukacji. Realizujemy też programy związane z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem nie tylko takim fizycznym, ale przede wszystkim finansowym, gdzie edukujemy z zakresu chociażby dostępnych ubezpieczeń. Mało tego, bezpieczeństwo w obszarze w tej chwili bardzo interesującym i ważnym, cyberbezpieczeństwo. To są te wartości dodane, które dajemy swoim członkom. Ale w innych krajach jest tak, że członek Banku Spółdzielczego, oprócz tego, że ma prawo do dywidendy i do innych korzyści, takich jak te, o których Pan powiedział, ma także prawo do tego, żeby uzyskać kredyt na nieco lepszych warunkach. W Polsce to nie jest możliwe. W Polsce nie jest to możliwe. Prawo bankowe takich praktyk niestety zabrania, ale mamy możliwość właśnie poprzez inne formy, o których mówiłem, zachęcenia naszych udziałowców czy naszych klientów, aby stali się udziałowcami i żeby współuczestniczyli w rozwoju banku, a tak naprawdę w ten sposób współuczestniczyli w rozwoju regionu, bo poprzez świadome decyzje i moderowane przez członków naszego banku podejmujemy decyzje związane chociażby ze wsparciem, z finansowaniem przedsięwzięć, które na rynku mają miejsce. Rozumiem, że wasz bank w swoim interesie oczywiście, ale także w interesie mieszkańców buduje tak zwany patriotyzm lokalny, tak? No bo to, o czym rozmawiamy, służy temu, żeby budować patriotyzm lokalny. Jak najbardziej. Patriotyzm nie tylko lokalny, ale i globalny. Jesteśmy bankiem polskim i dbamy o to, żebyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami.